To jest wideo uzupełniające do tekstu, który znajduje się pod adresem www.tradingforaliving.pl. wykresy point figure. Ten sposób analizy wykresów cenowych, który zaraz pokażę, powstał już co prawda ponad 100 lat temu, ale tak naprawdę popularny zdobył w Ameryce dopiero w latach 40. i 50. I tak sobie przetrwał kilkadziesiąt lat do czasu, aż pojawiły się na masową skalę komputery, a potem coraz łatwiejszy dostęp do notowań intraday i właściwie szybko świat został zdominowany przez takie bardziej dynamiczne wykresy świecowe czy słupkowe. Ta nowa metoda, czyli świece i słupki, przypadła wszystkim do gustu, bo wykres świecowy potrafi przekazać więcej informacji na temat tego, co z ceną działo się w trakcie jednego dnia, czyli tego jak bardzo ona rosła lub jak bardzo spadała. A wykresy point and figure w takiej swojej klasycznej wersji bazują jedynie na cenach zamknięcia, dlatego tych informacji mają zwyczajnie mniej. Tylko teraz pytanie, czy to jest źle czy dobrze? Moim zdaniem dzisiaj w czasach algorytmów i high frequency trading, czyli handlu wysokich częstotliwości, to takie odszumienie i sztuczne pozbawienie się dostępu do szczegółowych informacji może nam paradoksalnie wyjść na dobre. Dlatego pomimo tego, że wykresy point and figure potrafią też e, interpretować dane high and low z pojedynczych sesji po odpowiedniej konfiguracji, to ja używam ich w takiej najbardziej klasycznej formie, czyli takiej, która prezentuje tylko jedną cenę każdego dnia i jest to cena wyłącznie z zamknięcia sesji. Ok, żeby dostać się do point and figure na platformie stockcharts.com wystarczy wybrać z menu odpowiedni typ wykresu, tutaj wpisać symbol akcji czy indeksu i voila, mamy wykres point and figure w najczystszej postaci. To jest akurat wykres SP 500. I co na nim widzimy? Liczby stanowią symbole rozpoczęcia kolejnych miesięcy, a litery ABC to październik, listopad i grudzień. Każdy X w kolumnie powyżej poprzedniego XA oznacza, że kurs rośnie i że cały czas znajduje się w trendzie wzrostowym. Bazując na tej prostej informacji, dopóki trend rosnący trwa, powinniśmy siedzieć na rynku i się nie ruszać. W przypadku SP500 oznaczałoby to, że spędzilibyśmy zaangażowanie w ten indeks grubo ponad rok. Beto jest grudzień 2016, czyli w połowie miesiąca rozpoczął się tutaj trend wzrostowy, i wtedy też powinniśmy wejść na rynek, czyli mniej więcej wejść przy cenie 2150-2150 dolarów. I na tym rynku powinniśmy pozostać aż do momentu, w którym kolumna X-ów ciągle rośnie. Styczeń, luty, marzec, maj, grudzień 2017, potem styczeń 2018 i powinniśmy tutaj siedzieć aż do początku lutego 2018 roku. Tutaj nagle skończyła się kolumna X'ów i zaczęła się kolumna Zer, czyli kółek. Te jak to woli. I w takim momencie powinniśmy natychmiast z rynku wyjść, czyli zamknąć całą ekspozycję na SP 500. I to realnie pewnie stałoby się przy poziomie jakichś 2760 dolarów, punktów. To oznaczałoby prawie 30% zysku w rok, bez potrzeba ani jednego niepotrzebnego ruchu, z wchodzeniem i wychodzeniem w międzyczasie. Czyli wynik całkiem niezły. Ok, i to teraz pytanie, co dalej? Wyszliśmy z tego rynku i co? W takim przypadku, gdy ta kolumna ZER się powiększa, powinniśmy siedzieć poza rynkiem i zwyczajnie czekać na odwrócenie trendu spadkowego. To odwrócenie przyszło akurat szybko, jak tutaj widać jeszcze w lutym 2018 roku. Parę dni temu nagle zera zaczęły zmieniać się w xy. Mm, tak więc ponownie na rynek powinniśmy wrócić przy cenie mniej więcej 2670, jak tylko pojawiły się pierwsze Xy tutaj w tym miejscu. A w tym przypadku Point and Figures uratowałby nas przed całkiem sporą korektą i pozwolił przetrwać te najgorsze spadki będąc w tym czasie poza rynkiem. Ok, zobaczmy jeszcze, jak wykres można podrasować. Tutaj dobrze widać zresztą, jak bardzo nieliniowo jest tu przedstawiony upływ czasu. Raz jeden rok, czyli 2015 trwał tutaj tyle. A potem dwa lata, od 2016 do 2018, trwały tylko tyle. Wynika to z tego, że wykres nie oddaje upływu czasu, ale oddaje zmienność akcji i ruch kursów w danym okresie. 2015 a to był na giełdzie po prostu bardzo zmienny rok. Dużo się tam działo, a więc cała ta akcja zajęła sporo miejsca na wykresie. Dobra. Jeden z najważniejszych elementów to określenie daty końcowej na wykresie, na wypadek gdybyśmy chcieli sprawdzić historyczne notowania. Można to zrobić tutaj. Potem mamy do wyboru dwie metody rysowania wykresu. Albo na podstawie cen zamknięcia z danego dnia, albo nieco bardziej dynamiczny i szybszy wykres na podstawie dziennych maksimów i minimów. Ja polecam ceny zamknięcia, bo chodzi tutaj przecież o to, żeby minimalizować wizualizację dodatkowych informacji, a nie ją maksymalizować. Ale najbardziej istotna sprawa to wybór rozmiaru pełnego zakresu jednej kratki, czyli jednego X lub 0. Sposób tradycyjny oznacza, że rozmiar kratki jest stały, i że ma pewną wartość dolarową, w zależności od tego, jakie poziomy kursu osiąga dana akcja. Te wartości są stałe dla poszczególnych zakresów cenowych akcji. Tak one wyglądają. I powiedzmy teraz, że jeśli akcje Apple kosztują 170 dolarów, to trzycyfrowa kwota, to jedna kratka będzie miała wartość 2 dolarów. Dla akcji kosztujących poniżej 10 dolarów, jedna kratka będzie miała wartość 50 centów. Chodzi o to, żeby w miarę proporcjonalnie oddać zmianę ruchu na aktywach, które posiadają różne wysokości cen za jedną akcję. Zmiana tych parametrów spowoduje tutaj nieco inny wygląd wykresu. W tym przypadku ujęcie tradycyjne nie wygenerowałoby jeszcze sygnału kupna na SP500, chociaż jest, jest już bardzo blisko. Inną opcją jest tak zwana dynamiczna alokacja wielkości kratek, która bazuje na średniej dziennej zmienności danych akcji z jakiegoś historycznego okresu. Używany jest tu wskaźnik ATR, czyli Average True Range. Po polsku ATR. W tym przypadku z 20 ostatnich okresów ten, ten wskaźnik jest policzony. Chodzi o to, że gdy zmienność akcji w ostatnim czasie dramatycznie się zwiększa, to zwiększa się także szerokość kratek, żeby dynamicznie redukować coraz większy szum. Ta redukcja szumu sprawia, że sygnałów na wykresie mamy mniej, ale są one o wiele bardziej pewne. Ja akurat używam wymiennie wykresów generowanych w sposób tradycyjny i procentowy. W procentowym ujęciu każda kratka ma wartość 1%, tak jak w tym przypadku. 1% danej ceny akcji, a trzykrotne pole rewersal oznacza, że trend uznaje się za odwrócony, jeśli akcje zawrócą o trzykrotność tej wartości, czyli o co najmniej 3%. I te sygnały tutaj zazwyczaj będą generowały nieco, będą, będą generowane nieco szybciej niż w takim podejściu tradycyjnym, ale z drugiej strony potraktują też wzrost kursów akcji w sposób logarytmiczny, co moim zdaniem jest dużym plusem. A tutaj są jeszcze dodatkowe parametry wyświetlania. Można na przykład nałożyć średnie kroczące, stęgi Bollingera, czy kurs danych akcji, ale w przypadku wykresów point-and-figure, to wydaje mi się, że to wprowadza tylko jeszcze więcej zamieszania niż czytelności, więc ja nie używam tutaj żadnych dodatkowych wskaźników. Ok, zobaczmy jeszcze, jak te wykresy wyglądają dla czegoś innego, na przykład dla ropy naftowej. O, i tutaj idealnie widać, że właśnie nastąpiło prawdopodobne zakończenie trendu spadkowego, który trwał od początku lutego. I że być może rozpoczął się teraz trend wzrostowy, także perfekcyjny moment, żeby zająć pozycję. Zobaczmy jeszcze na przykład złoto. Tutaj wygląda na to, że wykres nie generuje jeszcze sygnału kupna, bo złoto od lutego znajduje się w trendzie spadkowym i ten trend spadkowy nie został definitywnie zakończony. W takim przypadku trzeba po prostu poczekać poza rynkiem i powstrzymać się od kupowania. I to wszystko tylko tyle i aż tyle. Także żeby lepiej poznać metodologię i wszystkie dostępne narzędzia analizy wykresów, point and figure, to zachęcam do tego, żeby kliknąć tutaj jeszcze w przycisk Instructions i skorzystać z tej ogromnej bazy wiedzy przygotowanej przez autorów Stockcharts.com. No i zapraszam też oczywiście na mojego bloga do tekstu, który znajduje się pod adresem wwwtrainingforolivingpl wykresy and figures Do usłyszenia.